Cześć, witajcie na kolejnym spotkaniu dżugowym, które jest niekonwencjonalne. Odbyła się już prezentacja Rafała Malujdy i nagrywamy do tego dogrywkę, gdzie Rafał tutaj też jeszcze raz przedstawi swoją prezentację, a tematem prezentacji jest spór pomiędzy Google a Oraclem i jak na to wszystko, jak to wygląda z punktu tak naprawdę prawniczego. Tak, cześć Mateusz, witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że mamy okazję się ponownie w tym wątku spotkać. Pomysł nagrania takiego skrótu, chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, prezentacji narodził się stąd, że prawa spotkania dżugowego, barcampowego to są swoiste prawa i docierały do nas sygnały, że to nagranie nie jest do końca czytelne, bo faktycznie mieliśmy dość dużą dyskusję również uczestników na sali. Dlatego też faktycznie dla osób, które były przed telewizorami, mogło to być nie do końca czytelne, a wydaje nam się, że temat jest na tyle ciekawy, że warto go podsumować w takiej bardziej czytelnej formie. I oczywiście zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, komentowania, bo o to tutaj chodzi. Temat tego naszego dżugowego spotkania to faktycznie spór pomiędzy Googlem a Oraclem. Tak jakby to tytuł mógł sugerować, to Google pozwało Oracla. Ale jak to w świecie prawniczym, nie wszystko jest takie oczywiste i tak na dobrą sprawę to Oracle pozwał Google'a. Natomiast ze względu na meandry postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych, sprawa ta ze względu na to, że przetoczyła się przez wiele instancji i doszło do rozpatrywania części, przynajmniej merytorycznej, tego sporu przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, ze względów proceduralnych nosi miano sprawy Google przeciwko Oracle'owi. Czyli co, zaczynamy. Dodam, że bardzo się cieszę, że Mateusz i osoby, które go wspierają, czyli Core Team, wskrzeszają, że tak powiem, lokalną grupę Javy. Po lewej stronie, przynajmniej mojej lewej stronie tej prezentacji, widzicie logo konferencji DevCrowd, która lata temu gościła w Szczecinie i mamy nadzieję, że do Szczecina wróci. Stąd też angażujemy się w te działania. Jeżeli mówimy o sporze Google'a z Oraclem, to mówimy tak na dobrą sprawę o prawie autorskim, a jak mówimy o prawie autorskim, to mówimy o utworach w rozumieniu prawa autorskiego i jest to jedyna tak na dobrą sprawę ciężka prawnicza warstwa pojęciowa, którą musimy sobie tutaj odnotować, żebyśmy mieli, że tak powiem, zgrane interfejsy i mogli komfortowo o tym wspólnie rozmawiać i to analizować. Przedmiotem prawa autorskiego jest tak zwany utwór, który ustawa definiuje w taki sposób, że jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. I tutaj istotne jest to, że utworem w rozumieniu, czy tak zestawionym rozumieniu definicyjnym, jest tylko wytwór działalności człowieka. I jest to o tyle istotne z perspektywy nowych narzędzi, czy narzędzi, które są od jakiegoś czasu rozwijane, jak ChatGPT, czy innego rodzaju narzędzia powiązane, bazujące na mechanizmach, algorytmach sztucznej inteligencji, czy też kodzie pisanym przez programy komputerowe, kodzie źródłowym, że tylko człowiek jest w stanie wytworzyć utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czyli to, co wytwarzają maszyny, albo to, co jest wytworem automatycznym, ciężko jest sklasyfikować jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Tutaj z perspektywy naszego spotkania i naszej dzisiejszej rozmowy jest istotne to, że niezależna jest wartość, przeznaczenie i sposób wyrażenia tego utworu, czyli można powiedzieć, nie ma nigdzie w przepisach zawieszonego jakiegoś poziomu, minimalnego poziomu twórczości, od którego byśmy mogli mówić o tym, że mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Czyli jeżeli słyszeliście jakiegoś rodzaju przekonania, stwierdzenia, że chociażby kserowanie książki, kopiowanie książki do 30% stron jest legalne, to taka teza, takie twierdzenie nie ma swojego oparcia w przepisach obowiązującego prawa i zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że jest to prawdziwe niezależnie od szerokości geograficznej, w której się znajdujemy. I
od teorii do praktyki. Humorystyczny przykład, aczkolwiek wydaje mi się, że przemawiający. Pytanie do ciebie, Mateusz. Jesteś programistą, to może nie jest do końca utwór programistyczny, albo właśnie pytanie, co to jest tak na dobrą sprawę. W świetle tego, co zasygnalizowałem, stwierdziłbyś, że to jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czy też nie? To tak ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo jest to banan, który jest przyklejony do ściany. Ale to wszystko pewnie zależy od jakiegoś kontekstu i czy to jest jakieś dzieło, które zostało opublikowane gdzieś i wtedy może staje się dopiero utworem. Ale osobiście bym powiedział, że to nie jest utwór. Okej. Okay. I rzeczywiście patrząc na tego rodzaju wytwór, można mieć wątpliwości, czy jest to utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czy też nie. Na pewno jest to jakiegoś rodzaju niecodzienna instalacja. Tutaj, jeżeli bylibyście zainteresowani historią tego banana, bo ten banan ma oczywiście swoją historię i ona jest dostępna w internecie, to jeden z artystów przykleił tego banana na lodówkę i on miał uosabiać to, żeby jeść więcej produktów niemięsnych, czyli wyciągać z tej lodówki coś innego niż tylko mięso. Artysta ten, ze względu na to, że to dzieło okazało się bardzo popularne, strasznie też w mediach społecznościowych to rezonowało, też ze względu na dodatkowe historie, które z tym wytworem, z tym dziełem zaistniały, ono zostało sprzedane, bagatela za tego twórcę, przez tego twórcę za 120 tysięcy dolarów i to bodajże w dwóch egzemplarzach. Także no, bardzo taki, powiedziałbym, dobitny przykład, jak proste rozwiązania mogą być oceniane jako atrakcyjne z perspektywy no, tej takiej estetycznej i tego, co nabywca może kupić. Natomiast tutaj nas interesuje bardziej ta warstwa prawna i to, że na tle tej instalacji, tego dzieła doszło do sporu prawno-autorskiego z tego względu, że jak to w życiu bywa, pojawił się naśladowca, który trochę pod innym kątem, trochę w innym kontekście też rozpoczął przedstawianie tego rodzaju dzieł. I teraz abstrahując od tego, kto był pierwszy, bo tutaj też nie chciałbym wchodzić w zbyt duże szczegóły związane z historią tego, czy to, właśnie które dzieło było pierwotne, które było tym naśladownictwem, natomiast musimy mieć świadomość, że nawet tego rodzaju trywialne wydawałoby się przypadki mogą podlegać ocenie sądu i sąd będzie dokonywał oceny po pierwsze, czy to jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a po drugie, czy doszło do naruszenia tego prawa. I musimy tylko pamiętać o tym, że tam, gdzie stwierdzimy, że coś jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i tu już przechodzimy wprost do branży IT, to musimy pamiętać o tym, że jeżeli stworzymy jakiegoś rodzaju wariację tego utworu, na przykład przykleimy ten utwór inną taśmą, ułożymy tego banana pod innym kątem, to mamy do czynienia już z czymś, co określamy mianem utworu zależnego. Bo stwierdziliśmy chwilę wcześniej, że jest to utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Czyli łamiemy prawo w tym momencie, tak? W tym momencie, i to jest dobre pytanie, z tego względu, że w stosunku do wszystkich utworów, za wyjątkiem oprogramowania komputerowego, my możemy wziąć ten utwór na warsztat, dokonać utworu zależnego, czyli go zmodyfikować, ale przed jego rozpowszechnieniem musimy mieć zgodę właściciela praw autorskich tego utworu pierwotnego, żeby tego rozpowszechniania dokonać. Natomiast w przypadku utworów będących oprogramowaniem komputerowym, bo to, czego nie powiedzieliśmy jeszcze, a co jest istotne, to, że oprogramowanie komputerowe to rodzaj, jeden z rodzajów utworów w rozumieniu prawa autorskiego, to żeby taki utwór w rozumieniu prawa autorskiego wziąć na warsztat, my już musimy mieć zgodę tego twórcy czy właściciela autorskich praw majątkowych do utworu pierwotnego i dopiero wtedy możemy to robić, a jeszcze dalej, czy też konsekwentnie również musimy mieć zgodę na to rozpowszechnianie. Czyli dla
utworu, który jest rozumiany jako oprogramowanie, jest trochę inne prawo, ono się trochę zmienia, czy bym dobrze też zrozumiał? Ustawodawca doszedł do wniosku, że ze względu na funkcję, jaką oprogramowanie pełni w społeczeństwie, w biznesie, w edukacji i łatwość, tak na dobrą sprawę, kopiowania i modyfikowania, te reguły muszą być trochę bardziej ostre. I dlatego co do zasady stosujemy, powiedziałbym, 80% przepisów w stosunku do oprogramowania, które dotyczą wszystkich utworów w rozumieniu prawa autorskiego, natomiast jakiś margines specyficznych regulacji właściwych tylko dla oprogramowania jest w ustawie zastrzeżony i nie jest to niecodzienne, chociażby utwory kinematograficzne też mają swoją szczególną regulację na poziomie tej ustawy. Teraz przejdźmy już do samego sporu. W pewnym momencie, już lata temu, tak na dobrą sprawę z perspektywy dnia dzisiejszego, to kilkanaście lat temu, Google zdecydowało się, że chce oprzeć budowę Androida na Javie. I właśnie dochodzimy teraz do sedna tego sporu, który rozgorzał pomiędzy tymi dwoma gigantami. Google skopiowało kilkanaście tysięcy linijek kodu, co brzmi pokaźnie, natomiast z perspektywy całego tego frameworka to nie jest dużo. Można szacować, że to jest 0,4% wszystkich linii kodu, które były ówcześnie przynajmniej wykorzystane, ale tak jak powiedziałem, skala wykorzystania nie powinna decydować o ocenie tego, czy doszło do naruszenia, czy nie, tylko do tego, czy przejęliśmy twórcze elementy danego utworu cudzego, czy też nie. I Google przejął także hierarchię tych pakietów. Generalnie sedno sprawy dotykało na początku przynajmniej tego wątku i odpowiedzi na pytanie, czy to, co Google przejął, to w ogóle było utworem w rozumieniu prawa autorskiego, bo Google przejmując tak znikomą z perspektywy całości tego rozwiązania ilość linijek kodu i też ogniskując się w tym przejęciu tego kodu na tych określonych elementach, no szedł w tą stronę, że tak na dobrą sprawę nie powinniśmy mieć do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego, bo utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie chroni idei. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego chroni tylko sposób wyrażenia, ekspresję, czyli porównując to, bo wydaje mi się, że to jest taki dobry przykład do tego banana, to każdy może zawiesić banana na lodówce, tylko każdy to powinien zrobić po swojemu. No i oczywiście, jeżeli mamy już tego banana powieszonego po raz pierwszy i zaczniemy wieszać tego banana za pomocą taśmy podobnej, nawet innego koloru, ale podobnej, no to już wchodzimy w dyskusję, czy to jeszcze była inspiracja, czy już naruszenie cudzych praw autorskich, majątkowych. Oczywiście o tyle, o ile stwierdzimy, że to był utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Przekładając to na produkty programistyczne, co zresztą potwierdza praktyka, każdy może chcieć stworzyć swoją chociażby przeglądarkę internetową, natomiast każdy musi zrobić to po swojemu. I dlatego jest to bliskie społeczności open source'owej, która co do zasady bazuje na tym, że wykorzystujemy cudze porcje kodu. Ten kod jest po to też opublikowany na bardzo różnych licencjach, po to, żebyśmy mogli z tych innych utworów korzystać. I to był pierwszy element prawny, który się przewinął w tym sporze. To był element podstawowy. Za chwilę sobie odpowiemy na pytanie, czy doszło do rozwikłania tego problemu. Drugi wątek, który był oceniany, to specyficzne ujęcie tak zwanego dozwolonego użytku, czy też perspektywa tego dozwolonego użytku, bo z utworami i z prawem autorskim to jest tak, że co do zasady faktycznie przepisy przyznają monopol prawnoautorski właścicielom tych praw, natomiast też przyznaje ustawowe możliwości do tego, żeby inne osoby, inne podmioty korzystały bez zgody właścicieli praw z utworów. Mówimy wtedy o tak zwanym dozwolonym użytku, czy to prywatnym, czy to publicznym.
prawie polskim i w prawie europejskim, szerzej, czy w prawie krajów Unii Europejskiej, ten dozwolony użytek nie jest tak szeroko, tak elastycznie ujęty jak w przypadku dozwolonego użytku uregulowanego w przepisach Stanów Zjednoczonych, a też jak się okazało, to rozwiązanie znalazło zastosowanie tutaj w praktyce. Ok. Nad czym zastanawiał się sąd? To, co widzicie na tym slajdzie, to jest wprost wyciąg z wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który po swojemu rozrysował tak, jak on ocenia i widzi API. Tutaj to, co wprowadza programista, ten jego input, czyli wywołanie metody, no to jest, można powiedzieć, akcja, która rozpoczyna działanie całego narzędzia i sąd, czy słusznie, czy niesłusznie, to za chwilę zapytam eksperta, czyli Mateusza, podzielił to API na dwa obszary, na tak zwaną deklarację metody i jej wykonanie. I teraz pytanie, czy z Twojej perspektywy takie rozróżnienie konstrukcji API jako takiego jest w Twojej ocenie słusznie? Czy jakie są wady, zalety takiego podejścia? No, sama deklaracja nam tylko mówi o tym, jak dana metoda, jakie przyjmuje parametry, jaki zwraca rezultat tak naprawdę. A tak naprawdę całe sedno, czy implementacja jest jak gdyby tym środkiem, tym korem, który faktycznie realizuje to. I z perspektywy takiej programistycznej, jak korzystamy z jakichś bibliotek, to bardzo często w ogóle nie wchodzimy w implementację, nie patrzymy, co tam jest zaimplementowane, jak to jest zaimplementowane. Tylko jak korzystamy z jakiegoś rozwiązania, na przykład, nie wiem, do generowania PDF-ów, to po prostu patrzymy, jak wygląda właśnie ten interfejs, czyli właśnie ta deklaracja tych metod. Na tej podstawie korzystamy z tego. Plus do tego jeszcze, wiadomo, jakaś dokumentacja do danej metody. I dzięki temu to nam jako programistom wystarcza, żeby wiedzieć, w jaki sposób możemy ją wykorzystać. Czyli de facto zwracamy uwagę na definiowanie funkcji wewnątrz klasy. Tak. Jakby do tego odnosząc się. Patrząc akurat na ten przykład, to tak. Okej. No właśnie, a gdybyśmy poszli dalej i jeszcze się zastanowili, który z tych elementów w takim razie, zderzając to z tą definicją utworu w rozumieniu prawa autorskiego, ma charakter twórczy, czy któryś z nich w ogóle może mieć charakter twórczy? Najbardziej, tak patrząc na ten przykład, implementacja jest czymś, co jest najbardziej twórcze, ale patrząc też na przykład tej metody, czyli wyciągnięcie tak naprawdę maksymalnej wielkości pomiędzy tymi dwoma zmiennymi, to powiem szczerze, że ciężko to byłoby zapisać inaczej, żeby nie naruszyć praw autorskich. Więc wydaje mi się, że są takie metody tak trywialne, których jest bardzo ciężko napisać inaczej. Okay. Więc tutaj bym powiedział, że to nie jest utwór i nie powinien być chroniony prawem autorskim, właśnie ze względu na to, że ciężko mi sobie wyobrazić, pamiętając też to, co powiedziałeś wcześniej, że nawet jeżeli bazujemy na oryginale i zmieniamy troszkę tą z tym bananem, jeżeli chodzi o tą taśmę, to nawet jakbyśmy tutaj, nie wiem, zrobili jakieś odstępy, pozmieniali trochę, to dalej to będzie jak gdyby odzwierciedleniem tego utworu, więc uważam, że raczej to nie powinno być chronione. Okej. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to, co powiedziałeś, to tak na dobrą sprawę ta deklaracja metody, czy też deklaracji metody jest bliżej do idei w rozumieniu prawa autorskiego niż do sposobu wyrażenia. Gdybyśmy mieli to zamapować, to rozumiem, że tutaj moglibyśmy się zgodzić, że ta deklaracja metody to jest idea, a implementing code to jest sposób wyrażenia, tak na dobrą sprawę. Już taka ekspresja. No, taka. Okej. I tam, gdzie nie mówimy o naprawdę prostych założeniach, to wtedy, jak rozumiem, ten sposób wykonania, jeżeli nie, to nie są rozwiązania trywialne, tak jak powiedziałeś, to on może się faktycznie różnić. Tutaj już ta zręczność programisty, jego doświadczenie może być istotne. Tak, dokładnie tak. Jak są już bardziej jakieś zaawansowane algorytmy, to każdy może podejść do problemu inaczej, inaczej go rozwiązać. Jak również to zwrócić uwagę na jakąś optymalizację, jeżeli chodzi o wydajność, żeby ten algorytm działał szybciej. Więc zakładam, że wtedy bardziej skomplikowane rzeczy to już będą rzeczami twórczymi, takimi, które już wchodzą w rozumienie tego prawa autorskiego.
Okej. I to, co mówisz, to znaczy ja się z tym kompletnie zgadzam i podpisuję obdwoma rękami. Cieszę się, że miałem okazję, że tak powiem, od strony technologicznej z ekspertem to zderzyć, bo też właśnie to jest problem rozwiązywania tego rodzaju sporów, że tutaj prawo musi iść w parze z kwestiami technologicznymi i to, że rzeczywiście Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, tak można powiedzieć, trochę do jednego worka wrzucił te oba elementy, no to znowu, w zależności od perspektywy i od oceny, czy to jest bardziej zaawansowana funkcja, czy mniej zaawansowana, no to jest po części ocenne. Natomiast faktycznie wielu komentatorów, też tych ze społeczności open source'owej, sygnalizowało, że trochę niedobrze się stało, że to zostało ujęte w jednym obszarze, bo ta twórczość, ona jest zawieszona rzeczywiście na poziomie tego kodu wykonawczego, tego, który tą funkcję implementuje. Bo jeżeli już w ogóle mówimy o tym, czy chcemy mówić o tym, że API w rozumieniu prawa autorskiego to jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego i podlega ochronie, to faktycznie powinniśmy skupić się tylko na tej dolnej, tej drugiej części tego slajdu, bo historycznie rzecz biorąc, wydaje mi się, że niewiele było głosów, które w ogóle by przyznawały API jako takiemu ochronę prawnoautorską. W tym sensie, że faktycznie przyjmując czy porównując to do tego przykładu, do tej górnej części akurat w tym zakresie, no to tutaj o utworze w rozumieniu prawa autorskiego w ogóle mówić nie możemy i rzeczywiście no byłoby to błędne. I co stwierdził Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy niestety uciekł od odpowiedzi na to przeciekawe pytanie. Także i znowu, może to dobrze, a może niedobrze, częściowo, na pewno trochę i dobrze, i trochę niedobrze. Z tego względu, że przynajmniej z perspektywy społeczności open source'owej, ale wydaje mi się, że też i producentów oprogramowania, i jego użytkowników, gdyby doszło do stwierdzenia, że całość tej tabelki tutaj po prawej stronie to jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, to co? Produkcja kodu w Javie byłaby Tylko, trudniejsza. albo tylko Oracle by ją robił. Albo tylko Oracle by ją robił. No właśnie. I może o to tak na dobrą sprawę Oracle'owi chodziło, albo inaczej rzecz ujmując, na pewno Oracle'owi o to chodziło. Natomiast rzeczywiście byłoby trudne do zaakceptowania już nie tylko społecznościowo, ale także biznesowo. No oczywiście, gdyby sąd stwierdził, że to nie jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, to Google'owi by to załatwiło sprawę, ale z drugiej strony można znowu byłoby się zastanawiać, na ile ci bardziej zaawansowani programiści, którzy tworzą bardziej zaawansowane rozwiązania, no nie byliby najzwyczajniej w świecie pokrzywdzeni. A powiedz, jak wpływa ogólnie taki wyrok sądów Stanów Zjednoczonych na przykład na sądy polskie? Czy to ma jakiś realny wpływ? Czyli hipotetycznie byśmy założyli, żeby tutaj sąd się wypowiedział w temacie tego, czy to jest utwór, czy nie jest utwór, to czy miałoby to jakiś realny wpływ na przykład na nasze polskie sądy? Od strony formalnej na pewno nie, bo ten wyrok wiązałby, i to też w zależności od sądu, i inne sądy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na pewno nie można by było nie doceniać czy nie brać pod uwagę takiego wyroku. Wydaje mi się, też ze względu na inne państwa w Unii Europejskiej, inne gospodarki, ten wyrok miałby duży impact. No, nie ma co ukrywać, że patrzymy na to bardzo mocno, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o IP, a w szczególności o programowanie komputerowe i spory z tym związane. No i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i inne sądy wyższych rzędów, no są jakiegoś rodzaju, powiedziałbym, influencerem w tym zakresie. Także ten wyrok na pewno miałby swoją wagę i gdzieś by się przewijał pewnie też w orzecznictwie innych państw. I to jakby komentarz z tej perspektywy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, czyli tutaj nie otrzymaliśmy takiego zero-jedynkowego wyniku, zero-jedynkowego rozstrzygnięcia. Sąd trochę uciekł właśnie od odpowiedzi na to pytanie, ale poszedł w tą stronę,
Ja tutaj wrócę do tego slajdu. Sąd poszedł w stronę tego dozwolonego użytku i stwierdził, że w tym przypadku monopol autorski, gdyby nawet przyjąć, że to jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, bo nawet na tym poziomie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uciekł od odpowiedzi na pytanie, to ten monopol autorski w stosunku do tego utworu Oracla byłby moralnie lub społecznie nieusprawiedliwiony i z tego względu, czy też bazując na tej podstawie prawnej, przyznał rację Google'owi i stwierdził, OK, w tym przypadku było to legalne wykorzystanie mieszczące się w obszarze dozwolonego użytku. Czyli Google wygrał. Czyli Google wygrał spór pomiędzy Googlem a Applem. Tutaj jeszcze starałem się odnieść definicyjnie do bliższych programistom pojęć, jeżeli chodzi o development Java, z jakimi kategoriami mieliśmy do czynienia. I znowu, można mieć trochę niedosyt w tej sprawie, natomiast widząc, że ta sprawa trwała przeszło dekadę, to był bardzo długi spór, który przeszedł kilka instancji sądowych. I tak na dobrą sprawę na poziomie niższych instancji to był też moment, gdzie Oracle wygrał. Niestety, akurat w tym przypadku i tutaj giganci, jeżeli chodzi o społeczność open source'ową, włączali się do tych postępowań, też przedstawiali swoje listy, opinie, tak aby wybronić, że tak powiem, to, że to API nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, to można mieć chyba taką refleksję, że z dwojga złego dobrze się stało, że sąd nie odpowiedział na to pytanie, ale mimo wszystko obronił tą tezę, że nie doszło tutaj do naruszenia prawa autorskiego, bo tak na dobrą sprawę przez te 10 lat, bazując na tym wyroku, no pytanie, gdzie byśmy teraz byli, jeżeli chodzi o branżę IT, nie tylko programistów Java i ten framework, także w mojej ocenie lepiej, że tak to się zakończyło. Okej, wydaje mi się, że udało nam się przedstawić to zagadnienie. Dziękuję Mateusz za rozmowę. Było mi bardzo miło. Dziękuję też również właśnie za to, że zgodziłeś się właśnie zaprezentować. Bardzo ciekawy temat. I co? Myślę, że pewnie kolejny temat to może o jakichś licencjach, bo my jako programiści bardzo często spotykamy się z wieloma licencjami i nie mamy pojęcia, czy możemy to wykorzystać, czy nie możemy tego wykorzystać, więc myślę, że przydałaby się taka prezentacja na żubu. Bardzo chętnie będziemy szykować dla Was na drugą połowę roku, czyli już na tą połowę roku, jakiegoś rodzaju niespodziankę w tym zakresie. Dziękujemy. Dziękujemy.